Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki. Ja dziś na odcinku spróbujemy zrobić slajma z kleju z Pepco, ale jest on w formie takiej w sztywcie, więc pomimo, że bardzo lubię kleje z Pepco i są naprawdę świetnie się sprawdzają przy slajmach, to naprawdę jestem ciekawa, czy ten w sztywcie też się sprawdzi, a był naprawdę bardzo tani, ale resztę informacji znajdziesz w dalszej części odcinka. Pamiętaj, że możesz zostawić łapkę w górę i komentarz, byłoby mi bardzo miło pod tym filmem, a przy okazji zostaw subskrypcję, żeby nie przeoczyć żadnej treści na tym kanale, ponieważ są moim zdaniem bardzo fajne. No nic, sama się pochwaliłam, nie wierzę. A tymczasem lecimy na odcinek! Mamy tutaj kleje Pepco, 3 sztuki takie kosztowały złoty 99 zł. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy z nich wyjdzie slajm, ponieważ z innych klei z Pepco naprawdę wychodził slajm. Ale mam tutaj 3 podejścia, jeżeli jedno zepsuję, to na 100% mogę jeszcze sprawdzić drugi klej. Odkładam tutaj oczywiście resztę, zabieram ten jeden i odkręcam go calusieńki. Bardzo, 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 bardzo ważne. Dobra, już widzę tutaj taką powolutku kreseczkę. Nie chcę, żeby ten klej mi wypadł, więc w tym momencie postaram się go tak delikatnie przeciąć. Ja używam noża, ale jeżeli się boicie i pozwolą wam rodzice zrobić to samemu, to przytnijcie sobie spokojnie na desce ten klej i dajcie z powrotem do miseczki, ponieważ będziemy go rozpuszczać, a jeżeli się boicie, to poproście o to rodziców. Mam tutaj przygotowany swój aktywator, ale zanim się to stanie, to muszę to rozpuścić w mikrofali. Jako, że to jest taki duży klocek, używam tutaj teraz noża, to potnę go na kawałki, żeby szybciej się rozpuściło. Dam to tak na minimum, maksimum bym powiedziała 15 sekund, ponieważ inaczej, jeżeli dacie na 30 i o wiele dłużej będziecie trzymać, to ten klej będzie taki wrzątek z niego i będzie uciekał z tej całej miseczki, więc idę dołożyć to do mikrofali i zaraz do was wracam. Dokładnie w mojej mikrofali spędził on 26 sekund, więc mam nadzieję, że mniej więcej taka ilość czasu wam pozwoli rozpuścić klej. I dodaję od razu aktywator, jest to płyn do soczewek połączony razem z sodą oczyszczoną i mieszam. Wow! Zobaczcie! Chyba się udało, nie wierzę. Widzieliście, jak szybka reakcja była? Teraz sprawdzimy, czy to... Ale to jest gorące! Uważajcie na to. Trzeba to wysuszyć. Podmucham w trochę. Ale się udało, zobaczcie, wyszedł slime. Nie wierzę. Ja stwierdziłam, że na 100% jeszcze żadnego takiego kleju mi nie wyszedł slime. Ale taki minusik, że on szybko twardnieje lub po prostu to jest możliwość, że ja dodałam za dużo aktywatora. Ale ma taką specyficzną konsystencję, naprawdę. Specyficzna jest. Oj, zamienia się teraz w klej, czyli za mało aktywatora. Ale to jest dziwne, naprawdę. Dajcie znać, koniecznie, czy zrobiliście kiedyś takiego slajma. Może macie mi polecić jakieś kleje, z których na 100% wyjdzie ten slajm. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!